No dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Czy jest mnie słychać? Halo, halo, jak tam jakość dźwięku? Czy wszystko jest w porządku? Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód w Wiedźminie Adin z modyfikacją Powrót Białego Wilka. Z tego co pamiętam, ostatnio udało nam się zakończyć rozdział pierwszy, pokonać bestyję, zamordować pijaka Odo, wielebnego Wachmytę i jego przydupasów oraz zaliczyć Abigail w jaskini przy dzieciach, które na pewno patrzyły. Także jest dobrze. Po dotarciu do Wyzimy bodajże, tak? Tak, po dotarciu do Wyzimy zostaliśmy wtrąceni do lochu i żeby się wydostać, musimy zabić jakiegoś bazyliszka czy coś, jakieś gówno w podziemiach, kanałach. Także mam nadzieję, że spędzimy następną godzinę razem i będziecie się jakoś tam w miarę przyzwoicie bawić. Jakbym coś tam troszkę podkaszliwał, to od razu przepraszam, ale to już raczej tak zostanie. Także wybaczcie. No, Iwio, lecimy. Rybia Buzia mówi dobry wieczór. Okej, dobra. Z tego co pamiętam, to zostaliśmy tu rzuceni do tych kanałów. Ostatnio przeglądnijmy to. Weźmiemy sobie tą pochodnię, bo ona nam się przyda na potem. I dostałem parę rad co do używania aktywnej pauzy. Także na pewno wyciągnę wnioski z tych rad, które otrzymałem. I będę próbował troszkę częściej z niej korzystać, żeby ułatwić sobie życie. No a tymczasem, no to co to? No myślę, że nie ma co zwlekać. Straszne oczy. Oczy tylko w ciemności widać. To co by nie zwlekać, ruszymy dalej. O, jakiś typek chodzi. Czekaj, pozwólcie, że zerknę na mapkę. Wyjście do Wyzimy klasztornej, tak? Wyzimy czytałem, dobrze. Leży kuroliszka. Dobra, to może chodźmy, wypnę wprost. A nie mogę, cutscenka, dobra. Co ty tu? A, Wiedźmin. Taki parop. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zygfryd, rycerz zakonu Płonącej Róży. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Geralt, Wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Jak patrz na niego z góry. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanału sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, Geralt? Okej. Chcesz zabić kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza Płonącej Róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża Wyzimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory. Z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla Wiedźminów. Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu Wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak. A lśniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. No dobra, przyjaciele, pierwszy wybór, który będziecie mieli wpływ. Idziemy z paziem królewny, czy walczymy sami? Jedynka czy dwójeczka, kochani, na czacie. Ja bym w sumie wolał sam, ale to jeżeli chcecie, to możemy pójść z Lelusiem. Nie ma sprawy. Okej, okay, no to lecimy z typkiem. Niezły pomysł. Chodźmy razem. Zatem prowadź Wiedźminie. Coś tam chlupło. O, patrz, co nie jest karzełek. Miecz srebrny, podskoczmy tylko bez tymi potworą. Walcz z ludźmi. Okej. Okay. Gdzie ja go mam? A, ma tu. Po zwycięstwo! O Jezu.
O, super, patrzcie, bije się tą pochodnią. Dobry początek. Aha, dobra, już opanowałem, już spokojnie. Płonąca róża! Jest, jak on krzyczy. No, lubię jak się glitchuje gra, to jest tak. Odciął to psy na górę. Cnotka, pan Cnotka. Dzień dobry, panie Cnotko. Przepraszam, że za walkę pochodnią, ale no jak mówię... Muszę na spokojnie kiedyś sobie odpalić po prostu i popróbować mechaniki, poczytać w inwentory. Zapoznać się z interfejsem, bo to aż wstyd, no ale... Następnym razem. Tak się już przyturlał. Już schowaj ten miecz, już nikogo nie ma. Srebrniki. Porozmawiamy później. Kuroliszek to groźny przeciwnik. Tak mówisz? Jesteś pewien, panie kolego? Zobaczmy tutaj. O, oczywiście zamknięte. Chodźmy bić kuroliszka. Ale gdzie on zwykły miecz? Przecież mi chyba dali, nie? Taki zwykły. Czy tylko dostałem srebrny, bo się pamiętam. O cholera, znowu zmieniłem widok. Dobra, ma być ten. Dobra, no to dziab. O, nie mogę tego. Nie mogę zebrać tego zioła. To miejsce mocy. Oczywiście, że tutaj jest go magii, no bo. No ja pamiętam, że wszystko w skrzyniach jest, no, że mi zabrali dobytek. Tylko myślałem, pamiętam, myślałem, wydawało mi się, że dali mi zwykły mieczyk, a tu srebrny, no to dobrze. Okej. Okay. Utopce. Utapycy. O, patrzcie. Dobra, stul pysk. Gdzieś, kurwa, jak rozdupczyłem tych utopców. Jak poszli, jednym ciosem wszystkich. Wszystko pozbieramy. Przyda się, potem będziemy sprzedawać. Na pewno za dziś jakiś amator na mózgi utopców. Zawsze jakiś chory pojeb skupuje takie rzeczy, także... Hej! Jezu, dobra ręka. No co mi blisko jesteśmy? Wyjście do tego, to idziemy do kuroliszka od razu. Dobra, spenetrujmy tutaj resztę tego. Cały czas nacisnąć spację, żeby skoczyć. Dziwne, że nie ma tej opcji tutaj, no ale to pewnie... Taki silnik. Utopce. O nie, to Gargamel. Szybciutko. Jak się kręci? Co on robi? Geralt. Ze srebrnym mieczem to tu można bić potworki, raz, dwa. Szkoda, że nie miałem w pierwszym akcie, bo by się przydał. Na te płynące szczury. Dobra, okej. Okay. Zamknięte, o nie. Teraz będę wszystko eksplorował, bo podobno dużo rzeczy ominąłem w pierwszym akcie. A wiadomo jak to jest, lepiej... Ciało rycerza, o Boże. Klucz. List do rycerza Erika. Przeczytamy. Eriku, z torturowanych bluźnierców udało się wydobyć tylko ogólne informacje. Wiemy, że miejsce spotkań wyznawców lwiogłowego pająka znajduje się w jednym z lochów w kanałach. Niestety nie udało nam się ustalić dokładnej lokalizacji. Jeden z kultystów miał przy sobie klucz, który dołączam do listu. Stawiam orzechy przeciw diamentom, że klucz otwiera drzwi, za którym znajduje się miejsce spotkań. Zejdź do kanałów i spróbuj zlokalizować wspomniany loch. Niech wieczny ogień oświetla ci drogę w ciemnościach. No to mu... Fest oświetlił faktycznie. Jak on już kurwa dead. No dobra. Okej, okay, no to idziemy bić kuroliszka.
sumie coś mi się wydaje, że za wcześnie to nastanie, no ale okej. Okay. O, jest cutscenka. Będzie bite. No utopić się z kurliszkiem bije. Patrzcie, jaki głupi. A ja skorzystam z tego. Ciup! O cholera, kop, uderzył mnie. Ciekawe jaki będzie styl dobry na kurliszka, pewnie szybki. Spróbujmy. Aha. To jest Iggy, tak? Aha. Czekajcie, bo trochę mi tu... No bij go, kurwa. No i zdech, ale było trudne. Faktycznie. To super z was rycerzy. No dobry wieczór, panie S. Kuroliszek pokonany. Teraz musimy się stąd wydostać. Udało się, ale chyba nie damy rady wrócić tą samą drogą. Chodź za mną, doprowadzę cię do wyjścia. Weź ze sobą głowę kuroliszka. Vincent dobrze płaci za podobne trofea. Dobra info. Dobrze, chociaż to paskudztwo obrzydliwie śmierdzi. Pieniądz, za ten pieniądz nie śmierdzi. Safira Malkad. Kamień. Pióro kuroliszka, głowa kuroliszka, dobra. Czekaj typie, tylko sobie tutaj przeglądnę, co tu jeszcze jest. O, jest jakieś ciałko. Jak upadnie wielkie mocarstwo podkarpackie. Tu jest trójkąt bermudzki tutaj, krosno, jasło, sanok. Gdzie on polas? Aha, tam jest, dobra. Że do Wisłoka, tak? To w Krośnie jest Wisłok i Jasionka, dwie rzeki. Wisłok jest taki bardziej na propsie. Bardziej czysty i... A Jasionka to taka kurwa kanałowa. No chodź, chodź! Nie mamy całego dnia. Dobra, prowadź. On trochę kuleje ten Zygfryd, patrzcie jak on biegnie. Nogę ma drewnianą. Typie, masz mało życia. No prowadź, no gdzie idziesz? Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak... Cicho. Słyszę kroki. Jezu, cicho. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Znaleźliśmy siwego skurwiela. Szef jak zwykle miał rację. Zabić go. Rycerza też. Pole was. Zabójcy, płatni zabójcy, czekaj na Geralta w kanałach. Kto to był? Zygfrydzie. Starzy znajomi? Powiedzmy. Zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. Klawisz z więzienia. I więźniowie. Walczyłem z kuroliszkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w Wyzimie znajomego detektywa. O, detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. Niezły pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal jest pełen potworów. Szkoda, że całą robotę widziałem, ja odwaliłem. Że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do lożku. Do lożki? Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta. Zamknąłem je kilka dni temu, żeby kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Fajne masz hobby. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Zygfrydzie. Zygfryd to chyba miał ochotę się, na małe fuchu. Poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w Wyzimie. A nie będę za tą tęsknił, niestety. Brosza salamandry. O, jakiś alumet. Alumet. No i myk.
Nie mogę tego założyć? O, szkoda. No to dobra, czas opuścić kanały. Jezu, to questów jest otwartych, o Jezus Maria. A pamiętam, to ten miecz do Boho, dobra. A ten magistr uciekł na końcu, dobra, okej. Okay. Tu salamandrze. No tak, dobra, okej, okay, wszystko jasne. No to tu w sumie wyjście już jest, dobra. Zapięty. Dobra. Szybko poszło. Spodziewałem się, że ta walka będzie jakaś bardziej skomplikowana. Albo bardziej widowiskowa, to taki jak zwykły, przeciętny potwór w sumie. Dobra, no to śmigamy do tego. Oho, cutscenka. Wyzima klasztorna. Tanie dziwki, mordercy i żebracy. Najlepsze miejsce. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. Ale duże miasto, ja tu się zagubię. O cholera, rzeźba. Chyba za rogiem coś się poruszyło. Bogowie, to pewnie znów te monstra. To musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zygfryd. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. Dobra, to wiecie co, zagadamy z nim najpierw, zanim uzyskamy rzeczy, bo jak już jesteśmy na miejscu, to nie ma co potem tu się wracać. Co on tak ciemno tu ma w tym domu? A jeszcze go ukradnę. O, przewodnik po Wyzimie. Dobra, nie będziemy tego czytać, bo to chodzi mi tylko, żeby były z glosariusza rzeczy dostępne. Mogą być rzeczy do zebrania. O cholera, ale duży płoć, ale duża płoć. Dobra, gdzie ten detektyw? Panie detektywie. Halo, proszę pana. O, śpi, tylko ukradnę. Co masz w szafie? Myślałem, że zwłoki. O, proszę, taki... proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi? Zapraszamy. Geralt z Rivii. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Ma monokl, jak kapelusz kowbojski. Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kudringera i Fena, to wystarczy? Nie. Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Dobra. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Azar Javier. Azar Javed. Coś ci to mówi? Krawie. Obiło mi się o uszy. To nie Hiszpanii. Dlaczego szukasz Javeda? Powiedzmy, że żyć Javeda ma umówione spotkanie Javed z moim butem. Normalnie kasuję za to pieniądze, ale tobie powiem gratis. Sprawą salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Jaki milusi? Kontynuuj. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zerikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Pendecho. Ma kontakty i środki Kochony wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie?
W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zwierzają. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Dzięki, typie. Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnice, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. Jeszcze jedno. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę. Zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Przeczytałem wcześniej, że jesteś upośledzony. Wyjdę o północy. O, połóż się z nim na łóżku. Patrz, jak się wierci. Wierci i kręci. Detektyw lubi. O, elo, otwieram drzwi. Wiedźmina, coś długo nie ma. O. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Suponuję. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Agenta Tomka. Pol się. Ale mnie zaatakowali. Proszę mnie nie obrażać. Pyk. Że tego szmaciarza łukiem. Zagrożenie wyeliminowane. Dobra, broszki pozbieramy, może się da sprzedać. Szmaciura dostała. Będzie spokój. Sama pod miecz weszła. O, cześć piesku. O, można pogadać. On węszy. Idź zwłoki babci zjedz tu, zobacz. Wygląda jak ten, jakby podskakiwał, patrzcie, wygląda jakby podskakiwał i tak jupi, wiesz, jak zwycięstwo, nie? Tak nogi. Ja psów nie zabijam. Patrzcie, tak się cieszę, jakby, jaką ma szyję długą. Patrzcie, jaki długo szyjec. Cholera. Dobra, trzeba po sprzęt się wrócić. Zadania. Gdzie to jest? A to idziemy tutaj, dobra? Ja zwierząt nie zabijam. Ulica szpitalna, to może będzie tu Shani. Shani, jesteś tu? O, świeże ryby, może coś ukraść można? No i co? I zabiłem ten. Papieska. Zabiłem babkę, nikt nie zauważył nawet. Tak trzeba żyć. Wszyscy się wiedźmina boją. O, gdzie to jest? Nie tutaj. Of course. Ulica bohaterów straży. O, talar. Mieliśmy tu przyjść, ale to potem. Najpierw uzyskamy rzeczy. Chociaż może kurwa od razu. A, jak już tu jesteśmy, to... O panie, który na mnie spojrzałeś. Cześć, Talar. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. Zwłokami. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Napijmy się. Pokaż mi swoje. Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. P-
po pierwsze kurewska straż, po drugie co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Inne rzeczy? Hajto dalej w telewizji. Znaczy nie miecz, rozumiesz? Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magik. Spokojnie, ja tu wszystkim do tej pory grałem w kości, skąd także... Skąd masz rzeczy Berengara? Będzie dobrze. Jesteś kurewsko uparty koleś. Od pośrednika. Talar, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie interesuje mnie pośrednik. Potrzebuję informacji o Berengarze. To kurwa nie do mnie. Twój koleżka Wiedźmin pracował dla alchemika Kalksteina. O, Kalksteina. Te informacje masz gratis. Za ten każdą następną aktu, policzę tak? Normalnie. Małpia buzia. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem. Ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz gady, mów, co cię płazy. Z nimi łączy. O Boże. Nic kurwa nie wiem. Cudowne. To się jeszcze okaże. Bywaj. Dobra, czekaj, o, może mózg utopce usnął. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Nie chcesz kupić mózgów utopców? O, nie chcesz. Kup proch chociaż. Dobra, ja od ciebie nic nie chcę. Elo. What are you buying? What are you selling? Dobra, chodźmy odzyskać moje szmaty. Znaczy mój ekwipunek, Boże. Ciups. Proszę panów. Zabiłem kurwoliszka. Gdzie tu się wchodzi? Otwierać. Czy to musi być tutaj? Chyba, że tu jest wejście. Co to jest? Drzwi do lożku. A, tu. Dobra. To super pokazuje, gdzie wejść. No witam. Siemko. No. Udało ci się zabić kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. O, król Falafel. Nareszcie koniec tego absurdu. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. To zaraz przynajmniej mam tu spokój i mogę się zrelaksować. No wiedźminie, idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. Dzięki. Dzięki. O, jest mój sprzęt. Myk. Zabieram wszystko oddawać. O, nie pomieściłem wszystkiego. Uuu. Arbuza mi nie trzeba, tego mi nie trzeba. Krzesiło bym sobie zabrał więcej. Niebieski meteor. Co to w ogóle? Strasznie mam śmieci. Dobra, zostawimy te. Boże, ten interfejs. Książki nie są mi potrzebne. Zabierzemy meteoryt. Bierzemy zwój. Pierścionek. I tyle w sumie. Krzesiwo jeszcze 5 sztuk. A dobra, wystarczy. Dobra, okej. Okay. To załatwione. Nie lubisz Jacka z Kladu? Katriona. Dobra, zadania. Dokarczmy. Dobra, to potem z towarem było. Bo to jest kapitan Straży Miejskiej. Aha, to zgadaliśmy chyba. Byśmy poszli oddać to trofeum. Gdzie on jest? Posłynek Vincenta.
tutaj gdzieś. Chciałbym tu mieć otwarty. No tak, po chuju. Może w środku z powrotem, bo tak to pokazuje, ta mapka jest tak dokładna, że... Prowadź do kapitana. O, tu jest przecież, Boże. Król okazał łaskę i wypuścił cię z pierdla, ale nadal obowiązuje cię kwarantanna. O. Mianowicie? Nie wolno cię opuszczać dzielnicy klasztornej. Chyba żartujesz. Chcesz się przekonać? Was, Wiedźminów, trzeba mieć na oku. Niedawno słyszałem, że sprawiedliwość jest ślepa. Takie mam miecze na muszę się przyzwyczaić. O co chodzi, Wiedźminie? Jak idzie śledztwo w sprawie Salamandry? Cierpliwości, Wiedźminie. Dziś w nocy wszystko się wyjaśni. Aha. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w slumsach. To delikatna sprawa. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny. Magazyny w slumsach, powiadasz? Chyba nie zamierzasz iść tam sam. To tajna operacja. Jak według ciebie mam iść? Z oddziałem uderzeniowym w pełnych płytach i strębaczem? No jak? Wiem, co robię. Nie jestem żółtodziobem. Też mam asa w rękawie. Nie wątpię. Co masz na myśli? Zresztą nieważne. Zabaw się dzisiaj. Korzystaj z wolności. Dobra, idziemy do tego. Może do domu uciek. Mam dużo pieniążków. Zabawimy się. Macie ponoć więźnia z organizacji Salamandra. Może i mamy, ale to nie twoja sprawa, Wiedźminie. Chciałbym... Niczego się nie dowiesz. Ani ode mnie, ani od moich ludzi. Mam dowód, że zabiłem Kuroliszka. Wielkie bydle. No tak idziemy, no. To tam do tej kawerny, no. Zasłużyłeś na nie. Bywaj. Dzięki, typie. Jesteśmy ustawieni. Mamy dużo pieniążków. Dobra, to który to będzie? Tajemnica Berengara. Jest z Krogsteinem. Świadek. Ten nie chce pogadać, dobra. Raz z Siemkiem zagadamy jeszcze. Tutaj, dobra, jest. No kawałek, dobra, zaraz tam pójdziemy, tylko z Siemkiem zagadamy jeszcze. Na zdrowie. Cholernie mocny. Mocny? Nie twoja sprawa. O, chodź pie. Nie moja. Zdrowie. Dlaczego magister wyszedł na wolność? Ten z Salamandry? Oho, ma możnych protektorów. Nie wolno zadzierać z potężniejszymi od siebie, Wiedźminie. Mam brać przykład ze Straży Miejskiej i wypuszczać bandytów na wolność, gdy tylko usłyszę brzęk trzosu? Co to z trzos? Nie pozwalaj sobie. Pieniądze? Nadal jesteś pod obserwacją. Wszystko odbyło się legalnie, bo ktoś wpłacił kaucję. Wiesz, kto jest tajemniczym dobroczyńcą? Nie. Przelew przyszedł z krasnoludzkiego banku Vivaldich. Nie do namierzenia. Sakiewka, dzięki. I daj mi spokój, mogę się wpakować w kłopoty przez taką gadkę. Vivaldich, bank Vivaldich. Masz katar? Masz katar? Co? Lubię sobie poniuchać fufu. Wystarczająco wiele, żeby wiedzieć, że w Histech można zażyć na kilka sposobów. Ponoć najlepiej odwinąć skórę i wetrzeć. Gdzie? Tam, gdzie możesz odwinąć skórę. Tak. Dokładnie tak, Siemko. Znaczy w penisa, w penis. Zabawne. Jak będziesz chciał kupić Histech od Kolmana w Misiu Kudłaczu, to nie powołuj się na mnie. Może sobie poćpamy zaraz. Mam kilka pytań. Mam kilka pomysłów. Pytaj. Na tą tą. Salamandra musiała zaleść Foltestowi za skórę, skoro wyznaczył nagrodę za głowę magistra. To nie królewskie złoto, ale prywatna inicjatywa. Ciekawe. Płaci również za brosze zebrane z ciał bandytów. To, ja zbieram. Kim jest tajemniczy dobroczyńca? Nie mogę powiedzieć. Ale pośrednik sponsora wieczorami przesiaduje. Będzie fajnie w tej kraśni, coś czuję, zaraz tam pójdziemy. Gość lubi se wypić. Sprawdzę to. Dobra, będziemy... Następny stream będzie z niuchania fistechu. Szkoda, że dałbym mu ten fistek, jakbym miał, ale nie mam. Cieszyłby się. Dam mu pył śmierci. Masz, typie. O, co wziął?
No elo, dobra. Okej. Okay. Idziemy do misia uszatka. Czy tam misia rozpuszka, czy jak tam się nazywa. Dobra, manualny zapis. I lecimy. Pójdę tędy, czy... O, jaka dziura. Co tu się stało? O Boże, dzięki Bogu, że jest skrót, bo się bałem, że trzeba iść naokoło. O nie. Szpital Lebiody. Mhm. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Jesteś taki mroczny, że słońce przyćmiewasz. Przejścia nie ma! Chcę wejść do szpitala. Nie chcę. W szpitalu są chorzy na zarazę. Nie będziesz mi tu choroby roznosił. Bywaj. Kurde, mogę mu ten pierścionek pokazać jeszcze raz. Chcę w szpitalu. Patrz na pierścień. Marnujesz mój czas. O, to chyba nie ten, dobra. Next time. Okej, okay, dalej. No tam piesek uciekł. Chodź piesku. Co to jest to X? Płatnerz zakonny. Ale nie mam nic do sprzedania. Jak się dziwna ta zbroja, świeci się. Dobra, ma to myk. Idziemy zdobyć rozrubę w karczmie. Jest noc. Uczciwi ludzie już śpią, więc nie mam pojęcia, co robisz na ulicy. No to chyba nie tutaj. A, tam jest wejście. Dobra, przez magazyn? Skacz na dół. Boże. No, nawigacja w tej grze to jest dramat. To jest dramat. Nie do uwierzenia. Wydaje się, że nawet Wyzima ma swoją gorszą dzielnicę. O, tutaj babka. Ciemno. Kto tam idzie? Oby przetrwać noc. To do domu, babuszko, a nie... Jakaś tam bitka jest. Zoltana słyszałem. Ale to pewnie nie on, tylko głos. Ja was zostawiam samych. Aha, no nie mogę wejść. Do Rina muszę go zabić. Oho, zaczarował mnie. Ugryzie. Ledger. No i dobra, poskładany. Czuję, że umrę. No musisz... Śmierdzi tu. Czym? Zabieram. Moje. Hopla. Miś kurwacz. Czyli taki nieogolony grubasek. Kto to? Spokojnie, to tylko wiedźmin. O, jest. Tylko. Geralt! O, jest i Zoltan. Co tu się stało? Ubili Kolmana, tego dealera. Akcja pokazowa. Zoltan strasznie jest. Wybili szybę i wpakowali mu 3 bełty w brzuch. Użyli rozpryskowych grotów hawekarskiej specjalności. Tylko najbardziej chciwe, pewne siebie skurwysyny mają odwagę handlować tym paskudztwem. Za to idzie się na tortury. Kto go zabił? Wiewiórki, psia mać. Teraz ludzie będą mówić, no bo to jest gierka dla spermiarzy. Dlatego każdy moduł musi mieć cochy. Jakiś pogrom się szykuje. Urządzili sobie gówniarze przeklęci listę wrogów i ich usuwają, nie licząc się z konsekwencjami. Dlaczego Kolman? Jakiś elfim łokos pewnie przedawkował, więc się mszczą. Na jednym z bełtów był świstek pergaminu z napisem Handlarz Białą Śmiercią. Sprzedawał fistech młodym nieludziom. Po promocyjnych cenach, taka jego mać.
Wiesz, jak to uzależnia. Nie wiem, bo nie próbowałem. Dziwi mnie tylko, że zdecydowali się na taką akcję w środku miasta. Czują się mocni, bo się ponoć dorwali do jakiegoś transportu z bronią. Ktoś pękł i zdecydował się z nimi handlować. Osobiście podejrzewam Harena Broga. Co za czasy. Spokojnie, spokojnie, Zoltan. Rozpryskowy grot, który wchodząc w brzuch, wychodzi plecami w trzech miejscach, robiąc gulasz z organów wewnętrznych. Gulasz. Hawekarska specjalność. Jest bezużyteczny w walce z opancerzonym żołnierzem. Rozpryskuje się nawet na lekkiej zbroi. Służy do zabijania cywili, okrutnie, na pokaz, ku przestrodze. Domyślam się, skąd pochodziła broń, którą zabito Colemana. Muszę unikać podobnych sytuacji, zachować neutralność, nie mieszać się. Spokojnie, z wyborami będzie dobrze. No dajże trochę, nosem se wciągnę. Nie przesadzasz z tym, aby... Jeszcze nikomu nie zaszkodziło. A mam po tym gadkę jak nigdy, żadna mi się nie oprze. A jak się oprze, to pewno popyt... Wiem, kto ma proszę tanio. Kupię troszkę, znajdę klientów i zbiję kasę. Tam, po mojemu nie ma to jak rozbój. Rozbój? No wpierdol spuści, zabrać kasę i kosztowności. Opylić co się da. Co miałam zrobić? Dać mi dupy. Pięść mnie świeżbią. No to co, pobijemy się, nie? Jak w każdej karczmie. Dunda, o Duda. Czego? Wyglądasz na doświadczonego pięściarza. A nie jeden ryj się obił, a co? Pokonałem grubego Anselma. Teraz szukam godnego przeciwnika. Masz coś do grubych? Owszem. Lepiej dla ciebie, żebyś nie był specjalnie przywiązany do zębów, bo właśnie wkurwiłeś Dundę. Dunda, ja ci pierdunda zaraz. Najpierw ustalmy stawkę. 75 oreniaków. Wpierdolczy z tyłu. Wchodzę. Jak się biło? Szybko, bo nie pamiętam. A dobra, już wiem. Okej, dobra. Żadnego wyzwania. Dobra, już dostaję w ciebie, spokojnie. Dunda, jest nie, że jest taki kurwa mocny grubasie. Pyk. Hops. Tyle. Raz, dwa i trzy. Pizdę. Wielusze zaraz pójdzie, zaraz go bijemy. To niepoważne. O, co się stało? Widzę podwójnie. Wygrałem. Czas się rozliczyć. Bierzcie co chcecie. Dwie nalewki z mandragory, złoty naszyjnik lub 150 orenów. Co bierzemy, przyjaciele? 1, 2 czy 3? Wygrałem dla was ten pojedynek, także decyzję zostawiam wam. A ja tymczasem napiję się wody niegazowanej. Sponsorowano, jeśli tam mi się sponsoruje Dobrowianka. Woda niegazowana. Dla plepsu. Dobra, alkohol i pieniążki. No to jeszcze potrzebuję jednej osoby, żeby rozwiązać konflikt. Pan S, pan C, jakiś pomysł, co bierzemy? Major, co wybierasz? Rzućcie ten. Rzućcie nalewki, dobra. Jest dwa, bierzemy alkoholek. Wezmę nalewki z mandragory. Są twoje. Tego w pilusze? Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Zaraz narobisz tą pieluchę. Patrzcie jak szaleje. Całe pieniądze postawię, myk. Nie ma mowy. O, nie chcę walczyć, laluś. Chcę. Nie ma mowy. O Boże, to ja chciałem wszystkie pieniądze zagrać. Nie ma mowy. Okradnę cię za karę. Jezu, nie mam miejsca w inwentory, muszę coś posprzedawać. O. Witaj, białowłosy. Oho. Chcesz coś do picia, czy przyszedłeś w innym celu? Innym?
To znaczy jakim? Mamy tu zaplecze, a na zapleczu mi... No to co? To jak będzie? Czekaj, najpierw sprzedamy rzeczy. Jedzenie zostawiam. Ser żółty. O Boże. No idziemy na zaplecze, idziemy spokojnie. Tylko posprzedaję graty. Kozie mleko to mogę też sprzedać. Jedzenie zostawiam, bo to dobre do leczenia. To w sumie tyle, nic więcej nie mogę z tym sprzedać. A mam tu butel w tym inwentory, Boże. Dobra. No to elo. Co podać? Cycę na tacy. Idziemy na zaplecze. Żartowałam tylko. Mówię, urwałby mi głowę, jakbym z tobą poszła. Strach pomyśleć, co urwałby tobie. Może Penis. Jednak zaryzykujemy? Nie, ostatnio sprał mnie tak, że wyplułam zęba. Smaka narobi taka. Dzieje się coś ciekawego? W zasadzie to mało. Chłopaki leją się po pyskach, inni obstawiają, czasem tłuką przyjezdnych. W sumie nudy. Boże, tak to jest z tymi kobietami właśnie. Bywaj. Naobiecuję, smaka narobi. Strażników ostatniak! Wszów morda w kubeł, kozojebie chędożony. Morda w kubeł, słucham? Kozojebie chędożony. Co się kurwa gapisz? Dobra, jeszcze tego w pieluszę jeszcze obijemy, bo spokojnie da. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy. Dobra. Skopię ci tyłek i jeszcze na tym zarobię. Takie są kobiety, pan Noes. Komu by tu przypieprzyć? Nawet chciałem jej zapłacić. Jestem wyczerpany. I hopla. Włącz się temat mody przewodnik z Lokiego. Tylko trójki. A ja detagę. Pam. Komu by tu przypieprzyć? Jeb. Rozwalę ci mordę! No. Pięść my świeżbią. O, ale dostałem wiapę. Widok z boku. Cinematyki. O, patrz jakie ujęcie on zrobiłem. Jeps. Aż znikasz się. Od razu się w ducha zmienił. Rybie oko. O kurwa! Put your heads in the air! Wygrałeś, przybłędo. Bierz kasę i daj mi spokój. Tak. Mogę tak wszystkich obić, sobie pieniążki zarobić tutaj w sumie. Silny pięściarz, z tego bijemy. Witaj, białowłosy. Chcesz walczyć? Masz pieniądze? Mam, w opór. Nie ma mowy. A tego można ubić? Dajcie mi się w końcu wyspać. O, krasnalek śpi. Dobra, jeszcze tylko obijemy i koniec. Witaj! Ja muszę zrobić pieniążków dużo. Nie ma mowy. Jezus Maria. Żadnego wyzwania. Ten gruby dostał, nie? Dunda. Jeszcze jednego grubego. Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Pewnie. Nie ma mowy. O, jaki lalusie. Dobra, to idę z tego kurwa klubu. A ciebie to mam na oku. Ty piaro. Dobra. A może by ktoś te zwłoki sprzątnął, szanowni państwo, bo tu... Dobra. Nie mam na ciebie zleceń. Żeby się zabawić, trzeba kogoś zabić. Jedna dziwka ma syfa. Ciekawe, która? Karczmarzu. A kogo nam tu przywiało? Mieczyki na pleckach, białe włoski, niech zgadnę, z cyrku się urwałeś. Z domu twojej starej. Rozbawiłeś mnie do łez. Może też masz cyrkową przeszłość? A, odciąć się potrafisz, swój chłop. Czego ci trzeba? O co chodzi z tego typa zakładami? Tu znaleźć i co, z kim gadałem? To taka nasza plebejska rozrywka. Dwóch twardzieli leje się po gębach, a my obstawiamy. A twardziele? Co z tego mają? Kasę ma się rozumieć. Można zarobić, pośmiać się, chłopaki rozładowują stres. A jak przypadkiem przywalą za mocno, to pies ma co jeść. Wszyscy na tym się zyskują.
Perełka lubi to. O, no i zajebiście. Sprzedajemy trochę śmieci. A to jest skład, o Jezu, nie, chciałem sprzedać. Chociaż chuj, możemy też tu rzucić w sumie. Dobra. Dzięki typie, ale szukam jednego gościa tutaj. Ukradnę cię, dzięki. A w beczce wino. Tu są zresztą. No powinien gdzieś tutaj być ten typek, no to czekaj. Podróżny, oprychy. Może ta typiara coś wie. Co podać? No już teraz nic. Bywaj. Dobra, już zapisuję, już nie, nie, proszę nie krzyczeć. No dobra, okej, jeszcze raz wszystko przygodniemy jeszcze raz. Co się kurwa gapisz? Kuza szukasz? Powinienem ruszać w drogę, ale nie mogę się. Strażników ostatnia! O, baranina. Czego chcesz, odmieńcze? Chcę zadać kilka pytań. Chyba nie wiesz, do kogo gadać. Krasnolud na pierwszym planie. Wystarczy, że krzyknę, zanim zdążysz policzyć do trzech, będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion. A skąd oni wiedzą, zanim policzysz do trzech, będziesz trupem. No proszę, wilczek warczy. Ciekawe, czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Baranina na cienkim. To byłby idealna nazwa dla jakiegoś tego, takiego pornfika, nie? Erotyczne przygody Geralta, baranina na cienkim. Baranina powstał. Jego srebrny miecz zabłyszczał w ogniu kominka. Geralt stęknął. Bierz mnie. Gardzę takim jak ty. Pogarda, wilczku, to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w życiu mam twoją szczeniacką pogardę. A teraz gadaj, czego chcesz. Co słychać? Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. No, lubię pana. Śmieszek jesteś? Dajcie mi się w końcu wyspać. Pewnie ten jest łącznikiem. Dobra, poczekamy do rana. Może sobie level up zrobimy. Chyba jest ognisko, nie? To można odpocząć. Jak się robiło medytację? Ratunku, bo zapomniałem. Co to ja miałam zrobić? Dać mi dupy. Czy nie mogę tutaj przy tym ognisku? Czy potrzebuję jakiś lepszy? A czekaj, kupię pokój, tego zjeba przecież, Boże. Przemać, znowu przegrał. Chcę odpocząć. Masz wolny pokój? Tak, jak dla ciebie 5 orenów. Panie, stać mnie. Pewnie. Okej, dobra. Teraz tak, rozwiję miecze srebrne trochę. Bo będziemy też walczyć. Patinado. Dobra. Styl szybki. Porażający ból. I styl grupowy jeszcze. Hopla, dobra. Okej, okay, medytacja do rana. To jest wieczór. Czekaj, teraz jest... Która jest godzina w ogóle teraz? Księżyc jest, aha. No dajmy 8 godzin. Było ciemno, powinien zrobić dzień. No logika na łeb. Ale mu pokój dał, dywan kurwa w tej stodole. Z tego schowku. No dobra, okej, mamy dzionek. O, hazardzista. Szanuję ludzi. Gramy w kostki, nie? Czy tylko? Srebrny, mówi coś? Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, nie gniewajcie się. Przejdźmy zatem do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś, chyba od ogrodnika. Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie przy szpitalu. No, raczej logicznie. Okej, okay, quest zaktualizowany, jeszcze go ogramy szybciutko.
No to lecimy. Opla. Co tam padło? Jedna para, mizeria, przegramy to. On ma co? Ja mam parę dwójek, on ma... Nic w sumie. Dobra, podbijamy. Ryzyk fizyk. Oj, pięknie, trójeczka. Dobra. Może typ nic nie wyrzuci, to będziemy w domu. O. Takiego kurwa. Dziękuję. No dobra, jo. Hopla. Okej, para szóstek. Versus. Para szóstek. Okej. Tylko on ma wyżej, tak? Bo on ma czwórkę i piątkę. On ma wyższą, ma tą parę. Dobra, muszę podmienić. Bo wyżej ma. Nie wiem, czy tu się liczy tak jak w kartach, że wyższa. Ale pewnie tak, więc to wymieniamy. Zostaje para. Proszę bardzo. Trójeczka. Szóstek. Prawie idealny wynik. 2147. Blisko było. Dziękuję. Do widzenia. Został pan ograny. Jak nowigradzka dziwka. Dobra. Poszukajmy krasnala. Może już się obudził. O jest. Nie, to nie on. Szanowni państwo, taki był taki krasnoludek. Co powiedziałeś? Witaj, białowłosy. Chcesz wam... Gotowy. Obraził moją starą. Komu by tu przypieprzyć? No ja tobie na pewno. Nowa kamera. No strasznie, obiecałaś mi stosunek i co? Tak właśnie zrobię. Bierz się jak baba! I kinowe dziabnięcie. Pierdolę to. On to pierdoli. Dziabnij go. I po robocie. Nikogo tutaj, nikt nie ma ze mną szans. Na tym dancingu. O. Bring me another. Niezły jesteś. Oberwać od białowłosego to żaden dyshonor. Skoro tak mówisz. Dobra. Powinienem ruszać w drogę, ale nie mogę się zebrać. Zobaczmy tak. Nie chcę ogólnika, bym chciał tego... Walka na pięści... Pokonałem na pięści Dudę. Dobra. A, czyli to jest to, tak? Poczekajcie. Miałem tu znaleźć typa w tej karczmie, tak? I to był ten... ogrodnik, tak? Więc ktoś jest posłańcem. Bo to tu jest posłaniec. Tego musimy posłańca znaleźć od Salamanty. Czy to był ten, kogo obraziłem? Moczy morda. O jest, o jest przecież, Boże. Geralt, Kopelat! Gdy Zoltan wspominał, że wróciłeś, nie chciałem wierzyć. To ja, Munro. Uchodźcy podczas wojny. Pomagaliśmy im z tobą i Zoltanem. Na pewno pamiętasz. Jak życie? Nie narzekam. Mam tu spokojną pracę. Jestem wykidajłą. No ja to też. Spokojna praca? Jasne. Goście i tak załatwiają większość sami. To spokojna knajpa, wiesz. Ptaki nie srają we własne gniazda. A Polacy srają? Można tu zagrać w kości? Można. Sam grywam, rzekłbym, zawodowo. Zagramy? Bez urazy, ale grywam tylko z zawodowcami. Zagraj sobie z Carmen w Zamtuzie naprzeciwko. Albo niech cię Zoltan doszkoli. Okej. Wrócę do ciebie. Mocz morda. Słuchajcie, może się przysiądziecie? Być może.
Zależy z kim i co mam pić. Ha, nie z byle kim i nie byle co. Te merska żytnia na stole, a ja jestem Jarno Żytochlej. Geralt z Rivi. Chętnie się napiję. Nie zaruchałem, to też nie pimy. A słyszeliście, że naszą gorzalczynę krajową do jakiegoś eksporta wywożą? Nie słyszeliście. A no wywożą. Czord wie, kto to jest ten eksport. Ale majętny i zacny jegomość być musi. Całymi statkami buteczyny, gąsiorki... No to nieźle. Hopla. Okej, okay, mamy coś, czy wszystko sprzedałem? Ja mam piwerko. Hopla. I na drugą nóżkę. Myk. Tu się tak pijasz, on spadnie ten przeciwnik, czy o co tu chodzi? Takaś minigierka jest, nie? Bywaj, czas na mnie. Geralt już zrobiony. No i co? Gierny łącznik. Ja bym was wszystkich zapierdalił tutaj. Wszystkich zajebie. Dobra. Opryk też. Nie ma tego tutaj typa chyba. Nie zrespawnował się. O mój Boże! Geralt, szybciej, proszę cię. Ten nic nie powiedział. Boże, będzie teraz godzinę szedł. No i co ja zrobiłem? Myślałem, że to zwłoki coś mówią. Może to przeszukać? Tutaj jest jakieś grzyby. Pan M po trzech pustoszkach. Nogi same podrywają się do tańca. O, patrz. Parami się podrywają. Po prostu posłuchaj. No i nie ma tego łącznika tutaj. O, dobra, biega. Idziemy na zaplecze. Co podać? Bywaj. Chciałem coś nowego powiem. Szanuję ludzi lubiących ryzyko. Da się wyżyć z tego hazardu? To zależy, z kim gracie, panie, i gdzie. Gdzie warto zagrać? Jeśli macie pełny mieszek, o, kamera się zbugowała. Do tej części miasta. Tutaj łatwiej o nóż w żebrach niż zacną wygraną. Okej. Okay, bywaj. No ale nie powiedział mi, tak mi się wydaje, że to on, ale nic nie powiedział. A już go nie ma zresztą. Zdespawnował się, on był na stołku. Zepsułem grę. Był tu i zniknął. Pani kelnerko, szukam jednego takiego typa. Może tu będzie. O jest, dobra. Może tu trzeba było przyjść. Czego chcesz, biały wilku? Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. Rozwalę ci mordę! O, widzisz, nie powiedział. No byliśmy tu w nocy, no co nie było, nie? Tego łącznika. No dobra. Dobra. Wiecie co? Zrobimy dzisiaj przerwę w tym miejscu. Dzisiaj krótszy streamek, bo to do pracy. Każdy wstaje z rana, wiadomo jak to jest. No cóż, no troszkę delikatnie pchnęliśmy ten wątek do przodu. Ja sobie potem popatrzę w necie, czy potem. No, przed następnym streamem poczytam w necie. Gdzie tego typa znajdę, żebyśmy nie musieli się kręcić w kółko. I no cóż, no i będziemy kontynuować, myślę, w sobotę. Jeżeli tam wyrazicie chęć, oczywiście, to w sobotę coś tam możemy dłużej podziałać, tak? Bo to wolny dzień potem, to ja bardzo chętnie. Także dzięki za dzisiaj, było bardzo fajnie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. No cóż, Vigo out. Do następnego, trzymajcie się. A rybia buzia mówi bulbul.